grajesz po halach. Więc tak, przed chwilą był zabit, no bo teraz może zabraknąć właśnie drugiego przedstawiciela, troszeczkę starszego, jeśli chodzi o manipulowanie, mianowicie Nagiosa. Ja tutaj jeszcze może zanim powiem w ogóle znowu to Nagios, tak powiem ostatnio, że sobie się wziął. Ja chciałem powiedzieć, że nie będzie to czysty Nagios. Nagios będzie jako jakaś tam podstawa. Natomiast powiem jeszcze jednej bardzo fajnej rzeczy, która się nazywa CZK, która tak na lewo straży przyjdzie do drugiego, bardzo fajne, straszne narzędzie. Tak może pokrótce, bo już wczoraj było. 20 lat prawie się zajmuję systemami linuxowymi i mixowymi. Nagiosem pierwszy raz miałem okazję się bawić jak na to 10 lat temu. Teraz pracuję jako trener w firmie OSEC. Prowadzimy szkolenia z tematów open source'owych, ale nie tylko. Jeśli byłem jacyś chętni, zapraszam do kontaktu. Natomiast tak, Nagios. Nagios chyba jeden z najstarszych, bo był powstanie 99, licencja otwarta, GPL2, ale to już nie będę wnikał w to, co się później stało z tymi zamkniętymi mniej lub bardziej forkami. Co jest ciekawe, a tak na drugą sprawę jest prowadzony taki ranking narzędzi związanych z bezpieczeństwem i Nagios tam się znajduje. Ona pomaga monitorować stan naszych systemów. Obecnie jak patrzyłem, miejsce 69, czyli tak nie najgorzej, jeśli chodzi o ranking, no to 5 gwiazdek na 5. Więcej się uda. No tak. Można też tak powiedzieć. Natomiast za chwilę zobaczycie, ja postaram się pokazać najbardziej tym razem na żywo. Co można mniej lub bardziej ciekawego zrobić. I tak, to co chodzi z Nagiosem, no przede wszystkim pozwala nam monitorować to, co się dzieje z naszymi systemami, czyli stan usług sieciowych. Ze względu na protokół, możemy wiedzieć, działa, nie działa. Fajnie byłoby, gdybyśmy o tym wiedzieli, że coś nie działa, znajdą użytkownicy do nas zadzwonili, nas o tym powiadomili. I taki jest głównie cel tego narzędzia. Oprócz tego możemy oczywiście monitorować zasoby, jak obciążenie procesora, pamięci, co się dzieje z dyskami. No bo znowuż, żeby na tą użytkowni nie zadzwonił i powiedział, że no ślimaczy się system. To lepiej, żebyśmy wcześniej wiedzieli, zareagowali, zanim użytkownik sam zauważy. Tak naprawdę możemy monitorować i... No właśnie, bo tutaj tak na dobrą sprawę potrzebny jest plugin, ale tych pluginów jest jak mrówek. No, naprawdę jest ich ogromna. Same pluginy są bardzo proste. Nie będę tak może opowiadał, jak ich pisać. Natomiast takie rzeczy też można zrobić. Można spokojnie samym własne pluginy dodać. Kilka nawet dodawałem, bo miałem taką potrzebę. Nie jest to naprawdę skomplikowane. Nagios, żeby oczywiście działał, to ma coś takiego sprawdzanie równoległe. O co chodzi? Ja pierwsze moje zgnięcie systemem monitorowania, nie będę podawał nazwy. To był taki fajny system, który działał w ten sposób, że monitorował, co się dzieje u nas w data center. Tyle tylko, że miał tylko jedną drobną wadę, mianowicie testy wykonywał po kolei i jak na przykład ktoś wyłączył jedną maszynę i zapomniał oznaczyć w narzędziu, a ona miała na przykład ze 3-4 usługi, no to dopiero po 10 minutach, jak TCP timeout minął, następowało sprawdzenie kolejnego systemu. Tutaj w Nagiosie oczywiście mamy wszystko zrobione, usunięte stricte równoległe, sprawdzanie równoległe, czyli w określonych odstępach czasu następuje wykonanie testu i zwracany jest link. Dalej, w sieciach szczególności bardzo fajna jest to, że mamy hierarchię. Czyli tak na dole możemy sobie specyfikować, ok, to jest godzic. I w ten sposób tworzy nam się hierarchia, która jest od strony sieciowej widzialna. I ta hierarchia pozwala nam w momencie, kiedy nam padnie główne łącze i te 100 czy 200, czy ile tam mamy, czy nawet tylko nie będzie 5 z usługami hostów za tym łączem jest niedostępnych, mamy takie coś właśnie jak mamy piękną informację w Nagiosie, że poleciało łącze i możemy sobie ustawić, żeby nie dostać tych 500 czy tam jeszcze większej liczby powiadomień. Same powiadomienia są realizowane w sposób bardzo elastyczny. Możemy sobie zdefiniować godziny powiadomień, możemy sobie zdefiniować kto, jak, grupy, właścicieli i tak dalej. Tak na dobrą sprawę podstawową zaletą właśnie Nagiosa z mojego punktu widzenia to jest elastyczność, ale o tym jeszcze zerkam. Możliwa jest redundancja. W czystym Nagiosie to może nie jest takie łatwe, proste i przyjemne, ale można to zrobić.
Jest oczywiście interfejs webowy, przynajmniej do strony oglądania. Także nie tylko, że dostajemy jakieś maile i trzeba dojść z tych 100 tysięcy maili, które do nas przyszły w ostatnich 24 godzinach, co jeszcze nie działa. Fernodosłe ma fajny interfejs webowy, który z grubsza wygląda w ten sposób. To jest tak na szybko dodana jedna maszynka, my sobie później to rozbudujemy za chwilę. No i ogólnie rzecz biorąc widzimy, co się dzieje. Najczęściej będziemy patrzeć w kilka miejsc, tak kilka bobek, gdzie mówi nam z grubsza, co się dzieje z naszymi systemami. Od strony hostów, tak na dobrą sprawę, czyli jakich systemy są dostępne lub nie. Usługi. Jeżeli usługi są niedostępne, jeżeli mamy problemy z siecią, mamy network outages, tak na dobrą sprawę, czyli widzimy, że ucięło nam gdzieś dostęp do jakiegoś mniejszego lub większego kawałka z sieci. No i od strony już taki monitoring pictures, widzimy, co się dzieje. Tu mamy skrócone informacje na temat rzeczy związanych z wydajnością tego rozwiązania. Buduje nam się automatycznie mapa na podstawie właśnie zależności, czyli tych zdefiniowanych parents. Buduje nam się, jak to po kolei, co od czego zależy. No, budujemy to w miarę ręcznie tutaj, jeszcze w Magiosie. Bardzo fajna rzecz, bo jeden rzut oka i widzimy, że aha, problem jest w tym miejscu, bo za tym dalej wszystko jest ładnie na czerwono. Oczywiście wyłożymy sobie tą mapę w różne sposoby. Na razie tu nie mamy nic, więc nie będę dalej pokazywał. Standardowy przegląd po hostach. Możemy sobie wejść na host. Ja przepraszam, może jak organizatorów da radę coś z ostrością projektora. Widzę, że ja stoję tu, trzeba pół metra od ekranu i nie widzę. No mam nadzieję, że ostrości. Dziękuję bardzo. Nie widzę przeszkód. Mamy tutaj, tak, tutaj mamy informacje o naszych zdefiniowanych hostach, które monitorujemy. One będą po kolei, taka mniejsza, większa liczba. Na szczęście możemy sobie ograniczyć 50, 100, 250 tysięcy czy wszystkie. Podobnie z usługami, tylko usługi są już rozbite per host i pięknie widzimy, co się dzieje. Jeżeli zdefiniujemy sobie, a możemy sobie zdefiniować tak na dobrą sprawę grupy hostów, czyli pogrupować je według jakichś tam naszych pomysłów, funkcjonalność, systemy, zastosowania, czy na przykład produkcyjne, testowe, to już zależy od naszej pomysłowości. Bardzo fajna rzecz, bo naprawdę pięknie się łatwo tym zarządza. Tak samo możemy sobie pogrupować serwis grupy, tutaj w tej chwili żadnej nie ma, i pooglądać informacje, to chyba najczęściej o problemach. W ogóle już biorąc o problemach, no patrzymy, czy mamy jakieś problemy z usługami, hostami, z siecią. I mamy też takie coś, że możemy sobie zobaczyć unhandled, czyli te, którymiśmy się jeszcze nie zajęli. To znaczy, pojawi nam się problem, jak nie musi nam tutaj straszyć nas cały czas na czerwoną części, dopóki problem istnieje, będzie nas straszył. Natomiast my mamy możliwość, ok, zabiegamy się za rozwiązanie jego, czyli robimy acknowledge problemu, potwierdzamy, tak, wiemy, za chwilę coś z nim zrobimy lub nie, po prostu wiemy, zapoznaliśmy, że taki problem istnieje. Co się nam bardzo często przydaje, to ogólnie rzecz biorąc różnego rodzaju możliwość tworzenia raportów. No, tutaj długo to nie podziałało, więc pewnie ciekawych nie będzie. Natomiast naprawdę bardzo przydatna funkcjonalność, bo pozwala nam stworzyć raport, za dowolną okazję. Może krótko pokażę. Dla hostów mamy tutaj całego jednego i definiujemy za ostatnie, to znaczy zrobimy go dzisiaj. Tak na dobrą sprawę, puszczmy sobie raport. I mamy tak, zrusza podsumowanie, był tyle, był dał tyle, był unreachable, czyli niedostępny, najczęściej z powodów z siecią. Bądź stan, który byśmy nie znali, na przykład nawias nie działał, brakowało danych. Piękne podsumowanie, także procentowe, także można sobie z tego piękne jakieś tam SLA zobaczyć, jak tam nasza infrastruktura działa. I później mamy rozbicie stanów.
i mamy, jeżeli się były jakieś zdarzenia, to tutaj mamy tak na dobrą sprawę, tam gdzie mamy hostlock, entlist, w tym przypadku, bo to dla hostu zrobiłem raport. Mamy piękne rozbicie, kiedy działał, kiedy nie działał, jak monitorujemy usługi sieciowe i nasz dostawca usług telekomunikacyjnych twierdzi, że u niego wszystko widać, no to bierzemy takie coś, jak component case i wysyłamy i zapytamy, ale o co chodzi. No ostatnio trochę musiałem tego robić z jednym dostawcą, w pewnym miejscu fałszyłem. Problem zgłosiłem 1 września. Udało się w styczniu szczęśliwie rozwiązać. Tak. Także nam bardzo przydatna rzecz, bo mamy konkretne twarde dane. Swoją drogą też bardzo fajnie widać i to też pomogło przy rozwiązaniu tego problemu. Widać kiedy pada, widać kiedy wstaje. I ponieważ tam był taki fajny, nie wiem, to nie było skończyć patent, coś powtarzalność, kiedy następowała awaria, no to udało się dzięki temu, jak się znalazł ktoś chętny, zresztą temu pan naprawdę niezmiennie wdzięczny, udało się problem po prostu zlokalizować, rozwiązać. A co dalej? Możemy sobie zobaczyć trendy, no może takie sobie, zobaczyć sobie, jak wyglądała historia powiadomień typu wyśrubowych, ale w notyfikacji. Coś było z tym zdarzeń, nasze komentarze, jeżeli zdefiniujemy sobie to te rzeczy tutaj mamy. Teraz dlaczego nacisk? No, strony zapisa widzieliście, natomiast na GIOS podstawowa konfiguracja to są właściwie główna, jedyna, to są pliki tekstowe. Ma to wadę, ma to zalety. Jako zaleta mi się bardzo podoba, bo kocham pliki tekstowe, fajnie się nimi zarządza. Ogólnie rzecz biorąc lubię takie podejścia, bo z mojego punktu widzenia to ja wrzucam sobie tylko plik z konfiguracją danych usług, maszyn, określony katalog, mówię na GIOS-owi, to zrób teraz sobie reloada, patrzę czy nie ma błędów, jak nie ma błędów, to rewelacja, wszystko fajnie działa. Są też wady. Jak się pomylimy w składni i zrobimy zamiast reloada restarta, to nie mamy monitoringu działającego w tym momencie. To jest za coś. Na szczęście te wady są później częściowo równoważone przez checkpoint. Co dalej? Nagle zdarobił się wielu pluginów do zdalnego monitorowania. Jak ktoś zaczyna zabawę z nagiosem, to tak patrzy na to i Boże Święty, co ja mam wybrać? NCSA, NRPE, NRDP, NS Client Plus, a może CheckMK? Słuchajcie, ja powiem tak. Ta ostatnia rzecz, CheckMK, naprawdę, ja o tym będę więcej za chwilę mówił. To jest po prostu cudowna rzecz do nagiosa. Sam w ogóle u mnie się wziął powrót ostatnimi czasy do nagiosa, bo sytuacja, jak zauważycie, mnie niejako wymusiło. W miejscu, gdzie pewne rzeczy robię, w tej chwili jakiegoś czasu, a dostawca usług biznesowych stwierdził, że oni teraz taką fajną rzecz dadzą, i między innymi, że to środowisko z usługami tymi biznesowymi monitorować, to oni tam dostarczą monitoring oparty na GIOS-ie. No to tak na dobrą sprawę, już miałem ochotę spróbować jakiegoś Zabbixa i tak na dobrą sprawę środowisko do monitoringu miało dla mnie służyć jako coś, co w nim buduje wiedzę na temat tych systemów. No to w tym momencie nie ma sensu iść pod prąd. Skoro lada moment, będzie tu pewnie za parę miesięcy, najpóźniej i tak się pojawi nagios, to po co? No i wybrałem sobie tego nagiosa, zacząłem się nim przypominać sobie rzeczy, jakie bo nie robiłem tego pewnie z 10 lat. Zacząłem się bawić, no i tak, ja mam zrobiony fajnie, dostawca związania biznesowego jeszcze tego nie operuje. Ale naprawdę, słuchajcie, przerobiłem ciężką drogę troszeczkę, bo od czystego nagiosa doszedłem do CheckMK i no powiem tak, można było naprawdę dużo czasu i zasobów zaoszczędzić, używając właśnie tego rozwiązania CheckMK. Jeżeli macie maszyny Windowsowe, to oprócz CheckMK czasami może być dosyć fajne rozwiązanie LS Client Plus, które po prostu instalujemy sobie agenta na systemach Windowsowych i możemy definiować, co on ma dla nas, jakie informacje zbierać. Natomiast większość tych rzeczy nam załatwi CheckMK, ewentualnie troszeczkę go dokonfigurujemy, lekko może rozbudujemy. Sam nagios ma wiele wcieleń. O co chodzi? No nagios z różnych powodów biznesowych, czasem technicznych, oforkował na wiele różnych instancji, na wiele różnych pomysłów ludzie mieli.
I takie najbardziej znane to Xperia Shinken, część bardziej komercyjna, Copper 5 monitor czy Opview, czy z kolei takie bardziej community, aczkolwiek można mówić ze wsparcie OMD Distro. Powiem tak, jak chcecie coś zrobić naprawdę fajnie, myślę, żeby to miało ręce i nogi i nie chcecie zdawać dużo pieniążków, myślę, że na ostatnią spokojnie poleci, można tutaj się bawić za darmo, można sobie kupić wsparcie, jeśli by ktoś chciał. O OM Distro i dlaczego, on na samym końcu. I teraz tak, no właśnie, dlaczego Nuggets po pierwsze działa i działa bardzo dobrze. Naprawdę sprawdzone rozwiązanie używane przez miliony takich informatyków w różnych dziwnych zastosowaniach, tak tutaj z tyłu widzę, że chyba jedna osoba głową i też używa. Słuchajcie, co to oznacza tak na dobrą sprawę? Ja może tak, to, że używa tego bardzo dużo osób, to popatrzmy się tutaj, bardzo dużo pluginów. I to nawet nie tylko tych oficjalnych, nieoficjalnych. Jeżeli szukamy, bo dostaliśmy jakiś kawałek sprzętu czy programowanie i szukamy, trudno, jak to monitorować, no to jeżeli będziemy mieli, znajdziemy do czegokolwiek jakiś plugin, to będzie prawie na pewno do nadziasta. Bardzo naprawdę fajna rzecz. Druga rzecz, która mi się osobiście bardzo podoba, to elastyczność. My możemy z tym zrobić cud. Oczywiście są pewne ograniczenia architekturalne samego nagiosa, bo on monitoruje stan, więc pojawia się problem z rzeczami typu zdarzenia jednorazowe. Aczkolwiek to też można inaczej obejść. Elastyczność jest niesamowita. Potrzebujemy zrobić coś dziwnego, coś nietypowego. To jesteśmy w stanie to zrobić. Ja postaram się później takich parę przykładów pokazać. Może nawet razu. Dobrze, demo związane z nagiosem. Mam nadzieję, że jest. Czy widać ten naczyń powiększyć? Ja wiem, że to na białe. Jeszcze większe? Słuchajcie, standardowo w miejsce konfiguracji nagiosa to oczywiście będzie katalog jaki? Dokładnie. ETC nagios, czasami ETC nagios 3 czy ETC nagios 4. Proszę bardzo. Dlaczego? No dlatego, że możemy mieć wersję nowszą, starszą nagiosę, stąd te dodatkowe numery. Przejdźmy Wam sobie. Zaczyna coś się za chwilę dziać. I co musimy sobie gdzieś tam tak na dobrą sprawę zdefiniować? No to zacznijmy sobie może od definicji jakichś tam kontaktów. Nie mam to szczęście. I zdefiniujmy sobie kontakty. Thank you.
czyli zdefiniujemy sobie kompakt, niech będzie to... Ja to akurat już użyję, chociaż nie wiem, użyję po prostu kompaktu admin. I teraz mamy możliwość zdefiniowania aliasu jako alternatywnej nazwy. Ja to po prostu tak sobie wkleję w tej chwili, bo nie będę przepisywał, bo się pewnie z 500 razy pomylę. I tak, mamy zdefiniowany alias Naruta. Mamy zdefiniowane coś takie jak Service Notification Period, Post Notification Period. Czyli to są czasy, kiedy my będziemy wysyłać powiadomienia, że coś jest nie tak. I to za chwilę sobie też musimy w jakimś tam gdzieś tam miejscu zdefiniować. Ale to może za chwilę. Co dalej? Możemy sobie zdefiniować, że interesują nas, jakie stany, jakich stanach będziemy powiadamiali. Takie najbardziej typowe to są tutaj informacje związane z typowymi problemami czy z recovery. W przypadku hostów mamy tylko host down, host recovery jako to, co nas interesuje. I definiujemy sobie, w jaki sposób będziemy powiadamiani. Notify service by email. W przypadku hostów notify host by email. I znowuż ten element, czy ten element, to my później sobie musimy w konfiguracji gdzieś tam mocniej zdefiniować. No i podajemy adres e-mail, na który to ma być wysyłane. A co znaczy to WQCR? WQCR. No to może tak, w przypadku hostów down and recovery. Warning, unreachable. W przypadku critical i recovery, czyli to jest tą sprawę po. Czyli my mamy możliwość zdefiniowania, o czym chcemy powiadamiać, w jaki sposób. To jest tak naprawdę od nas zależy. I teraz tak, chcemy sobie zdefiniować, znaczy musimy, bo już mamy 24/7 gdzieś zdefiniowane. No to fajnie by było, żebyśmy wiedzieli, co to właściwie oznacza 24/7. Ale dobra, zaraz to zdefiniujemy. Zdefiniowaliśmy sobie tak na pewno sprawę nasz przedział czasowy, to jest 24/7. No, trochę rzeczy na początku jest do podefiniowania. Natomiast co możemy jeszcze zrobić, żeby czasami na przykład z jakichś powodów nie chcemy być powiadomieni na przykład święta. A możemy sobie do tego dodać coś takiego jak exclude poza i nazwijmy go sobie Piątek.
nazwa moja, bo że widzę, że wyczyta Imperium, czyli od tego czasu. I dobra, ja będę po 16. Okej, okay, samo ładnie w ten sposób. I teraz tak, no zasada taka sama. Definiujemy sobie period name jako alias. Zdefiniujemy sobie w ten sposób i tak naprawdę możemy sobie zdefiniować całe tak jak ładnie chcemy i mówimy, że tak na dobrą sprawę. Nie między 6 właściwie to może w niedzielę w ogóle. Poniedziałki nie po 16, piątki nie po 16, w środy tak samo. A w piątki już nawet po 12 może nie chcemy wiedzieć. Słuchajcie, to jest tylko taki przykład, że możemy sobie tak zdefiniować. Ja też mam taki może inny przykład, jeszcze pokażę. A po 24 można? Znaczy to musiałbym się po prostu mocniej rozpisać, możemy sobie zdefiniować po prostu na zasadzie zakresu. A jak jest zmiana czasu też? Tak na to pewnie zmiana czasu na nas też automatycznie zmiana czasu. Chyba, że mamy to zastępowane w scenie. Natomiast standardowo powinno też nastąpić problemu nie będzie. Ale czy oprócz takiego brajmy sobie excluda, możemy zmienić dodatkową akcję w danej jednostce czasu. Typu, że na przykład no, o 16 nie chcemy, ale następnego dnia o 16 chcemy, ale nie maila, tylko SMS. Ale po drugim SMS-ie, żeby szło, to tak się. Tak, na dobrą sprawę. Słuchajcie, oczywiście, tak na dobrą sprawę możemy, nie będzie może takie całkiem proste, ale jak najbardziej. My możemy sobie przede wszystkim podefiniować. No tak na dobrą sprawę. Nie, to nie było po to, żeby mi nie zadało więcej pytań, to by się cieszył, jak zadasz kolejne. Natomiast słuchajcie, my możemy sobie podefiniować tak na dobrą sprawę. Wiele kontaktów administracyjnych, my możemy jeszcze, może nie będę tu wnikał, ale możemy sobie zdefiniować także eskalację. Eskalacje mogą być przydatne w momencie, kiedy jest, że tak powiem, jakaś hierarchia w organizacji, z jakichś powodów administratorzy nie zajęli się obsługą problemu i problem jest po jakimś czasie od jego wystąpienia eskalowany wyżej. Czyli na przykład maila dostanie szef tych administratorów czy cokolwiek innego, albo na przykład jak mamy problem z łączami i mamy możliwość zgłaszania w sposób elektroniczny, no to po jakimś czasie w trakcie akcji zaczniemy eskalować poprzez zgłaszanie dalej. Bardzo przydatna czasami funkcjonalność, także jak najbardziej możemy takie rzeczy zrobić. Ja tylko pozwolę sobie sprawdzić, czy to jeszcze będzie działać, czy to się gdzieś nie ma w dole. Tak. Tak na dobrą sprawę zalecam panu właśnie, zapominam. Znaczy ja używam tutaj reloada i wiedziałem, że coś popsuje. A powinien stałym kamień stworzyć. Proszę? Nie do końca. Znaczy tak, mogę, jeżeli używam czegoś na tym będzie to. Tak, OMD. Natomiast ja to jeszcze, że naprawdę dużo nie mam, że są trzech mkania zwykłego, że muszę go używać. Natomiast tej konfiguracji w tym momencie nie zmieniłem. To wpływa to na to, co trzech mkach generuje konfigurację nawiasową. Więc nie powinno mi się tutaj, nie wiem, czy miałbym coś zepsuć. Tak,
dobra. Mamy tutaj gdzieś mam ładny błąd. Zobaczymy, co to jest. Gdzie się umknąłem. Wyszłałem kontakt i prawdopodobnie chyba jest kontakt, ale mi się coś poszaliło. Też podejrzewam. Także na podstawie makr, co ma być wysyłane gdzie. Ja na przykład sobie zrobiłem skrypt, który staram się pod stronę wysyłania SMS-u maksymalnie skrócić informacje, żeby to się w SMS-ie zmieściło. A operator czy na to? Proszę? Operator sieci komórkowej? Znaczy... Operator sieci na to zależy, jak mamy zrobione wysyłanie tak na dobrą sprawę tych skryptów, przepraszam, wysyłanie SMS-ów. Możesz skorzystać z bramek SMS-owych. Tak, dokładnie, to możemy się podpiąć do dowolną bramkę. Ja na przykład teraz popatrzę, czy ja gdzieś mam tutaj, żeby pokazać. Są dwie takie popularne usługi, Twilio i Twilio. Po prostu zakładasz tam konto i na przykład opłacasz sobie konto, nie wiem, $10 i te $10 ci na przykład wystarcza, żeby wysłać, nie wiem, 1000 SMS-ów, a na przykład połączenia telefoniczne, żeby zadzwonić, są w ogóle za free, o ile nie odbierzesz na przykład telefonu, można tak to rozwiązać. Wtedy po na przykład wysyłasz SMS-y na dowolny numer. Nie mogę wysyłać sobie SMS-u, bo nie rozumiem pytania. Nie mogę podpiąć telefonu i wysyłać. Możesz jak najbardziej. Słuchajcie, jeśli chodzi o wysyłanie informacji... Za często wysyłanie SMS-ów powoduje blokowanie konta. Tak, to jest. Słuchajcie, jeśli chodzi o powiadamianie, to my tak pokazywałem w tym pliku kontakt. To my sobie, słuchajcie, definiujemy skrypt, który być milion. Każdy ma zdefiniowane jako własna usługa. I co my po prostu podepniemy, to jest nasza wolna wola. Ja na przykład korzystam z bardzo prostego rozwiązania. To kiedyś jeszcze było w erze dostępne, które jeżeli mamy telefon w erze, kupujemy sobie za parę złotych miesięcznie pocztę coś tam
i jak wyślemy na adres, numer naszego telefonu eranet.pl, dostajemy SMS-a z tematem listu. Moment prawdopodobnie za darmo, oczywiście możliwe, że nie ma. Ja na przykład sobie 7 osób wysyłam i mam milion SMS-ów. Jedyne co zrobiłem, to porównanie do zwykłych maili, po prostu sobie ten temat powiedzieć tak, że to ja nie. Jak sobie radzić z wysyłaniem maili, żeby poinformować, że nie ma internetu? Tak, na dobrą sprawę w tym momencie korzystam z tego, że w tym lokalizacji mam bramkę SMS-ową i po prostu mogę sobie zrobić, wysłać przez odpowiednią zapytanie getem dosłownie, bo jest tak dostępne, wysłać w ten sposób maila. Natomiast można pomóc, słuchajcie, własny model, stara Nokia, chociaż teraz one mogą być już drogie, ale może model przemysłowy, GSM-owy może być tańszy i po prostu podpinamy własny model i wysyłamy SMS-y. To jest to kwestia, ile chcemy wydać pieniążków. Pamiętajmy, że ten system monitorowania czasem może nam wysyłać naprawdę porządną ilością SMS-ów. Więc może jakiś plan nielimitowany, czy coś takiego, warto zawsze gdzieś tam pomyśleć. Dobra. Co to jeszcze dalej możemy sobie tak następną sprawę zdefiniować? A weźmy sobie zaraz może jakąś podstawową usługę. Nie wiem, czy że nie ma. Okej, co nam się jeszcze może przydać? Kolejna rzecz, tak na dobrą sprawę, można sobie definiować template. I tutaj taki prosty przykład. Taki bardzo prosty przykład template'u, który wykorzystuje kilka rzeczy. Po pierwsze, zdefiniujemy sobie usługę, serwis. Mówimy wykorzystaj, czyli use, generic service, to co gdzieś tam jeszcze było zdefiniowane wcześniej. I my w ten sposób możemy generować kolejne usługi, które bazują na tym, co myśmy sobie już zdefiniowali. Co dalej? Nasza nazwa. Ja to sobie nazwałem, uwaga, działa nam tak na dobrą sprawę WinBNC. Dla hostu, grupy hostu było WinBNC, nasz opis i check comment. Check comment mówi, wykorzystaj komendę negate check and key password i tam sprawdź, czy występuje proces WinBNC exit. I serwis proszę taką małą. Takie coś sobie definiuje jako tak zwany template. Po to, żeby wiedział, że jest odpalony WinBNC. Bo z jakichś powodów chcę sobie takie rzeczy monitorować. Tyle tylko, że jak mówiłem, najpierw jest elastyczny. A co to oznacza? Oznacza to tyle, że ja tutaj chcę mieć pewność, że usługa nie działa, czyli zrobiony inaczej. No to już zaraz zobaczymy sobie, jak zdefiniować sobie odpowiednie komendy. Odwraca naszą logikę.
I on mówi, że tak, jeśli jest OK, to my to traktujemy jako łomnik, jeśli jest krytykal, to jest to dla nas OK. Józef Ignatius, kończył naszą wysiłkową. Wywołuje nam tak na dobrą sprawę taki prowadzi ten D, który się łączy do Windowsa. Na host i tutaj mamy zdefiniowane makro. Po prostu jest to pokładane tak na dobrą sprawę w momencie wywołania tego. Na określony port, ten port jest stały. Jako konkretny użytkownik z takim argumentem, że to wszystko te mapy są uruchamiane w momencie, kiedy następuje sprawdzanie. To jest właśnie elastyczne, że ja będę zrobiłem serwerkę i w momencie, jak mi się pojawi proces INC, to wiem, że takie coś jest niedobre, że to nie działa. W ten sposób można sobie inne rzeczy robić. Ja na przykład wykorzystałem tutaj kawałek jeszcze ciekawszy. Mianowicie mam jeden host, który jak działa, to chcę o tym wiedzieć. On umożliwia niejako zdalny dostęp serwisowy. On jest to dla mnie istotna informacja. To standardowo blokuje odpowiedzi na pingi, więc znowu jest problem. Jak w ogóle się do niego dobrać, bo on po prostu jest jak czarna dziura. Tyle tylko, że nie ma czegoś takiego jak czarna dziura w IP. Przynajmniej w akcji drugiej, żeby działać na poziomie ARPów, musi coś tworzyć. W związku z tym, wykorzystuję komendę ARP po to, żeby sprawdzić, czy w akcji drugiej niejako, czy ten host działa, czy on odpowie, jaki jest adres jego makowy, żeby się działała. I następnie w ogóle to jeszcze neguję. Pokazam tą logikę. Włącza mi się zdalny dostęp, to ja mam o tym SMS-a. To jest tak właśnie elastyczne. Możemy, słuchajcie, to budować. Tak jak chcemy. Ja kiedyś bardzo mocno z templatami na GIOSie walczyłem, można było fajne rzeczy uzyskać, ale powiem tak, czekam o tym za chwilę. To jest tak na dobrą sprawę to, co będzie dla nas interesujące. I teraz tak, słuchajcie, co to jest czekanka? Stosunkowo świeży produkt 2008, też licencja GDL2, rozwijana przez naszych zachodnich sąsiadów. Może będzie to jest plugin do Nagiosa. Można powiedzieć, że to jest nowy lepszy Nagios i na niektórych to ucieszy bazujący na Pythonie pod spodem. Dlaczego jest taki fajny, tak na dobrą sprawę? Po pierwsze, autoinwentaryzacja. Zaraz pokażę to w praktyce, jak to działa, to znaczy dodajemy go, instalujemy sobie agenta od CheckMK i sprawdzamy, jakie testy ma dostępne. Uruchamiamy zmiany, właśnie czekanka minus o, tak tutaj pan mówił, i to świetnie działa. Po drugie, dodatkowe pluginy, których jest dużo, no nie aż tyle co w Nagiosie, dlatego czasami się tym Nagiosem trzeba pod spodem jeszcze podeprzeć. Po trzecie, passwords, o co chodzi. Ja tutaj mówiłem o tych testach, zresztą przełączmy się na te przykłady. To jest nic innego jak wywoływanie komend. Jeżeli mam 1000 serwisów do sprawdzenia, wywołuje 1000 procesów. No to jednak jest problem, jest obciążenie dla systemu. Jeżeli użyję CheckMK, to dla jednego systemu wykonuje jedną komendę, która zbiera mimo to informacji, przetworzenie później tego po stronie już serwera Nagiosa. Co to oznacza w praktyce? Ja Nagiosa sobie do takiej małej infrastruktury odprowadziłem na stałym szeroku Pentium 4, jakieś 1 czy 1,5 giga RAMu, tam jeszcze 3 inne wirtualki były i powyżej 1000 czeków miałem problem, bo to wydajnościowo nie wydawało. Przyszedłem na CheckMK, doszedłem, nie wiem, do 1,5-2000 czeków, że nie przesadził i problem jest tylko od strony dysku. Wolne, po prostu, bo tam jest w sumie dwa dyski w rajdzie pierwszym, więc w rewelacji nie ma, zwykłe dysk popowe. CheckMK naprawdę fajnie zbiera. Co dalej? Dodaje nam bardzo fajne performance data, które w przypadku zwykłego Nagiosa standardowej konfiguracji to są pliki tekstowe, które się niesamowicie pięknie potrafią rozrosnąć w jakimś czasie. Natomiast my mamy przy CheckMK prawie z miejsca zainstalowany dodatek PNP po Nagios. RMD Tools, kto kojarzy?
MRTG, tego typu rzeczy, prawda? Dokładnie, słuchajcie, to jest ten sam sposób zbierania i trzymania informacji. Właśnie w plikach RRD. Genialna rzecz. Co dalej? Agent jest monitoring, jeżeli używamy SNMP. I od razu pięknie się dodaje monitorowanie urządzeń sieciowych, bo jest to dosłownie jeden wpis i mamy urządzenie całe monitorowane, to co się da po SNMP monitorować. Konfiguracja oparta tak na dobrą sprawę na regułach. Ale też niektórzy mówią, że jest to nowy nabiór, bo w GUI w postaci WAVO mniej lub bardziej przyjazny z rzeczy, do czego ktoś się przyzwyczaił. Nowe agent na goście i nowe elementy gdzieś tam pod spodem. Na przykład live status, multi-site, no i też własne pluginy. I te pluginy są trochę fajniejsze od wszystkich pluginów nawiasowych, że one zbierają też informacje związane z wydajnością, no niejako wszystkiego. Jak to wygląda od strony weba? Wróćmy się, wybierzmy sobie, czekaj, Camultis. O, właściwie to niepotrzebnie na bo. Więc strony wydajnościowe to sobie zaraz tutaj zbierzemy. Jak mówiłem po wykresach, to mamy właśnie te wykresy generowane z baz RRD zbierane od strony obciążenia procesoru, zużycia pamięci, rzeczy związane gdzieś tam z podsystemem dyskowym, czy mamy odczyty, mamy zapisy, gdzieś tam niżej będą powinny być. Odczyty powinniśmy mieć zapisy, powinniśmy mieć IOPSy na stronę. Ja właśnie tak, a nie, przepraszam, szybko. Tak, drive oczywiście zebrane najbardziej. Widzimy odnośnie IOPSu, widzimy to w pięknych wykresach. Także mamy to, co interesuje, wersje sieciowe. To, co statystyki byśmy mogli źródłem zbierać, to widzimy. Tak na dobrą sprawę, jeżeli sobie zdecydujemy na rzeczy jak monitorowanie switch, to widzimy fajne rzeczy, bo widzimy, gdzie mamy problem z kablami, bo widzimy, gdzie nam powyżej pewnego jakiegoś tam procenta wyskakują błędy, na których portach konkretnych. Naprawdę bardzo fajna rzecz, można się tym pobawić. I teraz tak, sam interfejs może warto, jak to wygląda. Mówiłem, on wygląda tak może troszeczkę inaczej. Możemy sobie zobaczyć. Overview. Widzimy to na zasadzie takich kur. I one nam mówią, gdzie mamy problemy, jakie zdarzenia. To wszystko jest konfigurowalne. Tutaj tak na dobrą sprawę w tym nowym interfejsie możemy sobie wypisać naszą konfigurację. Nie musimy już rzeźbić plików tekstowych, chyba że lubimy. Ja osobiście wydaje mi to większą niejako kontrolę, przynajmniej tak to odczuwam. I może, co można zrobić z tym czekiem praw? Główny plik, w którym na razie jeszcze nic nie ma. Natomiast co się tutaj zmienia? Definiujemy sobie hosty. Weźmy sobie zdefiniujmy jeszcze dwa. W PipeMapie mam rozgraniczone etykiety. I od tego momentu mogę tak na nowo na tych etykietach operować tylko trzy. Dla komputerów z etykietą SSH. Zrób coś w określony sposób.
dwa komputery z etykietą taką, żeby coś w określony sposób. Zresztą muszę powiedzieć, gdzie znajdzie poszczególne systemy. I teraz zaraz sprawdzimy sobie, będą mają adresy IP. Hosta, no to teraz sprawdźmy, co jest na nim dostępne. I teraz bym ładnie powie, że się nie połączy. Okej, okay, nie połączył się, nie ma problemu. Zaraz tutaj, zaraz tam zainstalujemy, co trzeba. Fajna, bo ona nam tak na dobrą sprawę pozwala bardzo ładnie podglądać, co się dzieje. Może będę mówiło. Jeżeli połączymy się z tylko netkantem, netem, cokolwiek, to się okazuje, że zasada działania jest taka. Część wykaz zbiera informacje o morze, na wysyła, nie jesteśmy w stanie tam ukazać, cokolwiek więcej zrobić. Działa, ale działa już w ten sposób, że dostajemy informacje. No to dobra, no to teraz tak, szybka inwentaryzacja pokazuje nam, ok, takie nowe czeki. Proszę. Załadujmy sobie różnicę. Coś mnie nie lubi. Zobaczmy jeszcze, to... Teraz już poszło, dobrze, co jest na wcześniej. I wrócimy sobie tutaj do naszego tema. Jak się wierzymy, to zawsze pewnie wyjaśnię nowe informacje, jeśli nie ma to. Nie wiem, czy będę teraz o tym widać. Jakby to pomysł i to jest taki, no tutaj może się szybko.
zauważyć, że jest to na duże możemy zobaczyć numer do konkretnych jakichś tam informacji. I jeżeli na przykład są jakieś niemy... Szanowni, że może mamy się zobaczyć. Jakiś kawał budownictwo. Mamy informację, jak to wygląda w największym skrócie. Czy nam zbiera także parametry, jak to skonfigurować. I teraz tak, dlaczego to jest ogólnie rzecz biorąc takie fajne? Bo my możemy na naszym poziomie zarządzać już budując reguły. Budując reguły i jako monitorować do exception, czyli możemy sobie, tak widzę moimi używami szaleczyć, tak na dobrą sprawę, możemy sobie w tych regułach definiować bardzo ładnie, że ogólnie nas interesują takie informacje, ale w przypadku konkretnych serwerów, konkretnych usług zmieniamy wartości ze standardowych na inne. Jest jeszcze checkem K, jako lokalnie parę rzeczy, jak live status, który wykorzystujemy jako taki łatwy dostęp do rdzenia na wiosa, żeby przenosić informacje między innymi do systemu multisite, który pozwala w prosty, stosunkowo sposób zrobić niezależne monitorowanie z więcej niż jednego systemu. Mamy coś takiego jak Business Intelligence, który pozwala nam zdefiniować sobie w zależności od strony biznesowej, powiązać, tylko na przykład powiedzieć, ok, problem dla biznesu jest, gdy jeden z tych dwóch serwerów nie działa. Jak jeden z nich nie działa, to nie wiem, że nie wiedzą, bo mają się zadać, ale z poziomu biznesu tego problemu jeszcze nie ma, bo to działa. Mamy stosunkowo nową rzecz jak QM Console, która nam rozwiązuje powstały problem z nagiosem. Nagios jest stateless. Natomiast co gdy nas interesują jakieś zdarzenia typu awaria? I tak na dobrą sprawę Event Console na te rzeczy rozwiązuje sposobny. A jeżeli Was interesuje, jak się pobawić to wszystkich razem bez konfiguracji poszczególnych elementów, zapraszam na OMT, Open Monitoring Dyskusji. Mamy wiele niezależnych instancji, możemy sobie spokojnie zrobić to przez narzędzia MD, instancję testową, produkcyjną, skopiować, zlinkować, zastopować. Osobny użytkownik, wszystko znajduje się w OMD i tam możemy się tym bawić. I oprócz tego wspiera najistotniejsze chyba elementy, które mamy w monitoringu, czyli to co chcemy, nagios czysty, odmiany nagiosa, może jakaś wizualizacja inna, gdzie możemy sobie zrobić zdjęcie serwerowi, podanosić w których punktach, co ma nam się na czerwono lub zielono świecić, także ktoś, kto nigdy nie był, patrzy na to, wchodzi serwerowi, a jest problem. Dobrze. Niestety, przepraszam, czas się skończył, także dziękuję za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to...